Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dziś widzimy się w takim nietypowym formacie, ponieważ wpadłem na pomysł, żeby zebrać kilka wątpliwości, które trafiło mi się w ciągu ostatnich kilku miesięcy gdzieś, czy u mnie osobiście, czy gdzieś na kanale, w pytaniach, w komentarzach, i postanowiłem to zebrać. Parę rzeczy takich dość nieoczywistych, pewne wątpliwości dotyczące Halo. Mam to wszystko jakby w kupie, no i postanowiłem się do tego jakoś odnieść tak w sposób publiczny, no i dać taki dość mocny sygnał. Jeżeli są rzeczy w uniwersum Halo, które są dla Was niejasne, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli czegoś nie załapaliście, no to tutaj jest idealne miejsce, żeby zadawać tego typu pytania, komentować pod tym odcinkiem. Może jeżeli będzie znowu jakaś taka fala, zrobimy sobie nową edycję. No bo doszedłem do wniosku, że jednak gry z uniwersum Halo są takie dość toporne, jeżeli chodzi o przedstawianie całości świata. Jest dużo elementów, które mogą być rzucone i mogą dziwić przeróżne osoby. Dlatego ja zebrałem parę rzeczy takich od siebie, parę dupereli, które odpowiadałem w komentarzach pod filmami na Facebooku. Tam też rzucałem pewnego rodzaju post, który no miał być zapalnikiem do tego typu dyskusji, ale on był jedną z rzeczy, z których zlepiłem to, co będziemy mieli teraz. No i przejdźmy sobie do paru pytań. Ej, to ludzkość była zaawansowana technologicznie przed prehistorią? Tak, ludzkość współżyła z Forerunnerami oraz z prorokami, czyli rasą Sanshun, która oczywiście wtedy nie miała takiej nazwy, bo jeszcze nie istniało przymierze, nie istnieli kowenanci, i współistnieli oni wszyscy razem ze sobą i była zaawansowana technologicznie. Żyli na pierścieniach Halo, żyli w różnych miejscach w galaktyce, sięgnęli gwiazd po prostu. No i wiadomo, co się stało, pojawił się potop, Forerunnerzy uruchomili pierścienie Halo i wyrżnęli całe życie w galaktyce, no razem z ludzkością. Ludzkość przestała istnieć, no a żeby odrodzić to życie, mieli zachowanych przedstawicieli, mieli próbki, mieli różnego rodzaju, technologiczny, naukowy bełkot, żeby odrodzić to życie. Widzimy to wszystko oczywiście w filmach z Halo Legends. No i jest to jakby zaludnienie. Ludzkość też tam wychodzi, też tam się odradza i to jest moment, kiedy my jakby startujemy i idziemy do tego punktu, w którym jesteśmy teraz. Powoli się rozwijamy, powoli idziemy do przodu, znowu sięgamy gwiazd. Tak więc kiedyś istnieliśmy, populacja jakiejś wioski na którymś obiekcie Halo została wyrżnięta przez Dedachta, bo musiał przetestować kompozytora na czymś innym niż jego strażnicy sługi. Dedach poszedł na ludzkość, no i między innymi tak poszła jego historia dalej, że został uwięziony, wygnany i potępiony za swoje czyny. Tak więc ludzie istnieli już kiedyś, miliony lat temu byli zaawansowani, no ale stało się, co się stało, pojawił się potop, trzeba było wyrżnąć wszystko w galaktyce i odrodzić to wszystko na nowo, między innymi właśnie ludzkość. Drugie pytanie, co z tą Arką? Zniszczona została w Halo 3, czy to ta sama Arka? No, odpowiedź jest prosta, to jest ta sama Arka. To jest też takie dość nieoczywiste, bo ja nie za bardzo złapałem zakończenia Halo 3, jak oglądałem je pierwszy raz, bo to była pierwsza gra z serii Halo. Nie bardzo łapałem, o co chodzi z tymi pierścieniami, no bo wiecie, jeżeli się grało w Halo 3 jako pierwszą grę, to nie bardzo człowiek w ogóle łapał, o co chodzi w tych pierścieniach. Tak więc, no, pojawienie się jakiejś Arki, która miała je robić, miała zastępstwo dla zniszczonego pierścienia wyprodukować, to wszystko było dość skomplikowane, ja nie złapałem i gdzieś w jakimś streszczeniach, żeby to wszystko dobrze przyswoić, wynalazłem, że została zniszczona, więc ja założyłem, że jest zniszczona. Potem się pojawia, wiecie, Halo Wars 2, teasery, trailery, zapowiedzi i załoga Spirit of Fire pojawia się na Arce, więc to jest ta sama Arka, to jest nie ta sama Arka, ja bardzo długo nie wiedziałem, no ale to jest ta sama Arka. To tam pojawił się Gravemind, tam był pościg, tam była wielka podróż z Ziemi Covenantów, no i to jest to wszystko, co mieliśmy w Halo Trójce, to jest powrót na stare śmieci praktycznie. Zniszczeniu uległ zamiennik dla pierwszego pierścienia Halo, który został uruchomiony przed ukończeniem. Miał tam jakiś swój promień rażenia, przydał się coś w fabule, ale nie zniszczył Arki, bo jeżeli mamy Arkę, no to ta część produkcyjna jest taka dość mała i jakaś awaria w tamtym miejscu nie mogła zniszczyć całej instalacji, no po prostu nie. Arka przetrwała. Myślę, że no naprawdę coś wielkiego by się musiało stać, żeby tą wielką instalację zniszczyć.
A potop to w końcu przetrwał po Halo 3, czy nie? No właśnie, przetrwał. I to jest takie dość... To jest też coś, co nie bardzo zrozumiałem, bo mi się wydawało, że Forerunnerzy mieli problem, żeby zniszczyć potop. Musieli wyrżnąć całą galaktykę, żeby namiastkę jakiegoś pozbycia się tego problemu osiągnąć. A tutaj mamy, wiecie, jeden pierścień, mamy Arkę, odpalamy tutaj Halo, rozwalamy jednego Gravemind'a dowódcę i jest wszystko, wszystko cacy, potop nigdy powróci. I to nigdy nie było takie proste. To też była bardzo duża naiwność z mojej strony. Ale motyw jest taki, że tam głównym przeciwnikiem w Halo Trójce i w ogóle czymś, co zjednoczyło ludzkość i Covenantów, czy głównie, wiadomo, elitarnych, był Gravemind. Gravemind był tą ostateczną formą potopu, ich takim zbiorową inteligencją i jego trzeba było tam właśnie rozwalić. Odpalenie potopu poskutkowało, wiadomo, rozwaleniem wszystkiego, wszystkich zarodników potopu, jakie mieliśmy wtedy w pobliżu. No i między innymi ten Gravemind, który no wtedy nie uciekł, został pokonany. Ale potop wciąż istniał. Cały czas mieliśmy różnego rodzaju przebitki. W komiksie było pokazane, że zarodniki potopu są na Spirit of Fire. Niestety w dwójce Halo Wars nie odnieśli się do tego w żaden sposób. Wiemy, że zachował się potop na High Charity. Wiemy to z dodatku do Halo Wars 2. I były też inne instalacje Forerunnerów, no bo wiecie, mieliśmy Halo 4, tam się pojawił po raz pierwszy potop i no on nie wydostał się poza pierścień. Wszystko, co tam istniało wtedy podczas jedynki na pierścieniu, wszystko zginęło poza Chiefem. No i okazało się potem, że Johnsonem. Ale to jest nieważne teraz. Tak więc w dwójce potop pojawił się z zupełnie innego miejsca. Pojawił się na tej dziwnej konstrukcji, gdzie Arbiter w swojej pierwszej misji, jako Arbiter właśnie, ścigał heretyków, dowódcy heretyków. Tam się pojawił potop, no bo oni byli rozmieszczeni w innych instalacjach, próbki zostały zachowane. Wydaje się to trochę głupie, no ale można zrozumieć, że Forerunnerzy, kiedy uznali, że nie są w stanie pokonać potopu, wykonują tego typu desperacki ruch, wyrzynając całe życie w galaktyce, to gdzieś tam ich zachowali, żeby jednak... Nie, to jest w sumie głupie, wiecie, tak sobie myślę, bo teraz nie ma Forerunnerów, zostaliśmy z tym potopem. To chyba jest dziura jednak. Tak próbuję sobie wmówić, że to ma sens, bo lubię ten świat, ale chyba to jednak nie ma sensu. Bo możliwe, że chcieli ich dalej badać, żeby tutaj działać już teraz, taki desperacki ruch wykonać, ale żeby nie musieć tego powtarzać kiedyś, żeby ich przebadać, żeby sprawdzić. No ale dziś Forerunnerów nie ma, czyli chyba najwyraźniej im czasu nie starczyło, żeby odpowiednio zbadać potop. No potop jest, no prawdopodobnie zawsze będzie. Tak więc tak, potop przetrwał, to była jedna z części plagi, albo główne zbiorowisko plagi, chodzi głównie o tego Gravemind'a, który kontrolował potop, który był taką postacią, takim antagonistą w naszej opowieści. No i trzeba też uznać, że jeżeli to była ostateczna forma ewolucji potopu i ich zbiorowa świadomość jakaś, no to można być prawie pewien, jeszcze nie przyszedłem do dodatku przebudzenia koszmaru do Halo Warsów, więc nie wiem, jak to jest teraz oficjalnie z powrotem potopu, ale już teraz można wnioskować, że no Gravemind odrodzi się na nowo, jako może inna forma, jako coś innego, inna zbiorowa inteligencja, inna osobowość, albo w takiej formie, jakiej był, no bo wątpię naprawdę, żeby coś takiego można było wyrżnąć z takiej dziwacznej rasy, jaką jest potop. Pytanie czwarte. Jak Chief przeżył odpalenie Halo w Halo 3? To się bardzo zastanawiałem. Nie załapałem też tego momentu, że Forward onto Dawn został rozpołowiony i część poleciała na ziemię, a druga gdzieś przepadła. Trzeba mi to było znowu dopowiadać, no bo to było bardzo takie chaotyczne i w ogóle końcówka Halo Trójki to uważam, że jest strasznie niejasna pod wieloma względami. Gdzieś moje założenie, kiedy to załapałem, to było takie, że Forward onto Dawn został rozpołowiony, front z Arbitrem poleciał w stronę ziemi do miejsca docelowego, no i wiadomo, był rozwalony, więc się rozbił. A Master Chief został tam, gdzie był, nie przeszedł przez portal. Ale jeżeli nie przeszedł przez portal, to dlaczego go ta siła rażenia pierścienia Halo nie dosięgnęła? No, rozwalił potop, ale Halo miał niszczyć wszelkie istnienie w galaktyce. No gdzieś jakieś fakty są takie, że Chief został wyrzucony gdzieś w połowie drogi. Po prostu w trakcie przechodzenia przez portal, powiedzmy, że no został zgubiony ten tył z hangarem, z Chiefem, z Cortaną, został zgubiony gdzieś po drodze, uległ uszkodzeniu i dryfował w stronę Requiem. No istnieją fanowskie teorie bazujące na terminalach z Halo 3, że został skierowany w stronę Requiem przez Medicant Bias, taką sztuczną inteligencję z czasów Forerunnerów, która ich zdradziła i pomogła potopowi urosnąć w siłę.
ale jednak, wiecie, bardzo mi się wątpi, żeby Bungie w 2007 roku na etapie ukończenia trylogii Halo miało już pewne plany związane z Requiem, z Prometanami, z Dydachtem i z tym wszystkim. Więc to jest takie dość niejasne, niewyjaśnione do nic i zostawione praktycznie do snucia fanowskich różnych teorii. Pytanie piąte. A czemu w trylogii nie było broni w Promethean? No to jest takie brutalna prawda, ale na poziomie Halo 3 i całej trylogii Bungie na pewno, myślę, że spokojnie można założyć, że Bungie nie planowało żadnej nowej rasy w stylu Promethean i oni zostali wymyśleni w międzyczasie jako, no wiecie, to jest twór praktycznie free for free. Wymyślić nową rasę, nowych przeciwników, żeby walczyć z kimś jeszcze poza Covenantami. No i mamy właśnie ich, mamy nowy rodzaj uzbrojenia, wtedy mieliśmy Covenantów uzbrojenie plazmowe, teraz mamy nowy rodzaj uzbrojenia, ono jest świetne chyba, tak? I spokojnie można założyć, że Bungie tego nigdy nie planowało, że to jest twór nowego dewelopera, no i to jest taka rzecz w uniwersum, która wynika bardzo z rzeczy zewnętrznych, z rzeczy twórczych, z procesu, jak to się wszystko powstawało, z przetasowań. No i mamy teraz to, jak mamy. Jeżeli ktoś to bardzo wyciąga ze świata i bardzo chciałby to gdzieś wpasować, no to spokojnie można uznać, że na przykład Prometanie zostali przebudzeni na Requiem przez Dydakta, a potem wszyscy, jak się rozleźli po tej całej galaktyce w piątce i pod koniec czwórki, no to są nowo naprodukowani. Ich wcześniej tam nie było. Wszyscy byli w Requiem praktycznie schowani, uwięzieni. Jak Dydak się wydostał, użył kompozytora na Gamma Halo i na tej stacji badawczej UNSC, no to wtedy naprodukował nowych Promethean, jak tego użył na nowym Phoenix, no to było wszystko jakby posiłki dla niego i wtedy to się rozpanoszyło po galaktyce. No można tak uznać i myślę, że to jest całkiem spójna teoria. Jeżeli się gdzieś nie okaże, że Prometeanie się pojawiły równolegle w innym miejscu, tak jak to Potop. No Potop jest w wielu miejscach i z wielu miejsc może wyleść. I ostatnie pytanie. Program Spartan 1. Mamy bardzo dużo informacji o programach Spartan. Spartan 2, te najsłynniejsze, to wiadomo, Dr. Halsey, Master Chief, porwania dzieci i tak dalej. Spartanie 3, no to Spartanie w Halo Reach. Książka Ghost of Onyx, Kurt, Spartanin drugiej generacji. I to wszystko, co tam wyszło w międzyczasie, produkowanie Spartan jak najniższym kosztem. Halo 4, Spartanie czwartej generacji, nowa fala, która no już jest bardziej taka etyczna, powiedzmy. No, o Spartan 1 się niewiele mówi. No, niewiele się mówi, nie używa się w ogóle tego określenia, ponieważ Spartan 1, program Spartan 1, to jest praktycznie określany jako projekt Orion. Jeżeli coś Was interesuje w tym kierunku, to szukajcie kwestii projektu Orion. On się nie nazywa Spartan 1, bo to jest, ja to sobie tłumaczę, że to jest podobnie jak z pierwszą wojną światową. Pierwsza wojna światowa w trakcie trwania nie była nazywana pierwszą wojną światową, była nazywana wielką wojną. Dopiero jak wybuchła druga wojna światowa, no to tamtą nazwano drugą i stwierdzono, że w takim razie tamta musiała być pierwsza. Więc w momencie, kiedy działał projekt Orion, no to nie uznano tego, to jest Spartan 1 projekt i kiedyś będą następne lepsze od naszego, tylko to jest projekt Orion. On był taki dość prototypowy, nie wiadomo było jeszcze za bardzo co robić, robiono wiele rzeczy po omacku. No i praktycznie chyba nigdzie tego nie wyjaśniono. Sprawdzałem jakieś różne źródła i tego jest naprawdę bardzo mało. Jeżeli szukacie informacji, to niewiele takich dupereli znajdziecie. No była to pierwsza próba stworzenia super żołnierzy bez Dr. Halsey i jedynym znanym uczestnikiem zdaje się jest sierżant Johnston. No może jeszcze jacyś byli, jak byli to chętnie będę poprawiony przez kogoś w komentarzach. I też się niewiele różnią od zwykłych żołnierzy. Najbardziej jakaś taka rzecz, która się w jego fizjonomii objawiła, co było efektem tamtego projektu, to była jego odporność na zarodniki potopu. Jest książka Halo First Strike, w której Johnston wyrywa z siebie zarodniki potopu, co jest takie dość dziwne, wszyscy się temu dziwią, no ale oficjalne wytłumaczenie jest takie, że on ma pewnego rodzaju chorobę poplazmową. Jakoś to było nazwane, ale to był tego typu bullshit, że w jakiś sposób skażone jest jego ciało i nie mogą jego zarodniki przejąć. I to była ściema, żeby po prostu zatuszować projekt Orion właśnie. I no, wciąż mamy mało informacji na ten temat. No czekamy na więcej różnego rodzaju podpowiedzi, insynuacji, no ale prawdopodobnie to był tak nudny i tak nieudany eksperyment, że no jest ważny tylko w tym, żeby po prostu wzbogacał to uniwersum, żeby Spartanie nie udali się od razu, tylko żeby to było drugie podejście do jakiejś nieudanej próby. Ja to na razie traktuję w ten sposób, no bo nic więcej nam tutaj
no nie zazębia się. Więc pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak projekt Spartan 1, jest projekt Orion. I to na dziś tyle. Mam tutaj jeszcze jedno albo dwa pytania na boku, ale je sobie już zostawię, bo sam muszę doczytać parę rzeczy na ich temat. Jeżeli wy macie jakieś wątpliwości, no to bardzo chętnie... No, bardzo chętnie je poznam. Zobaczymy, co nam się uda wynaleźć. Mogę się tutaj zaoferować, że zrobię pewnego rodzaju research i postaram się wyjaśnić niejasne kwestie, te, które wy zaproponujecie. No i jeżeli uda się uzbierać kolejną purę, kolejną falę tego rodzaju wątpliwości, tego rodzaju pytań zewsząd, nie mówię tylko tutaj, bo ja też będę sprawdzał różne duperele, no to zrobimy sobie może drugą edycję jakoś takiego filmiku. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!